Witam. Dzisiaj filmik, który w zasadzie już zrobiłem wcześniej, ale teraz zrobię krótszą wersję. Taką może łatwiejszą do przyjęcia. Jeśli jesteś księdzem, jeśli jesteś katolikiem, jeśli jesteś Polakiem, któremu zależy na Polsce i na Polakach właśnie, z której się ta Polska składa, to jest generalnie do ciebie. I jeśli w ogóle myślisz, że ostatnie prawo odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny, no, że to dobre posunięcie, to pozwól, że wyprowadzę cię dzisiaj z błędu. Otóż zacznijmy od pierwszego podpunktu. Czy można dalej aborcję przeprowadzić? Tak, wystarczy pojechać do Czech i zapłacić jakieś 2000. I już, to koniec. I tutaj już można powiedzieć pies pogrzebany, bo absolutnie żadnych uszkodzonych płodów to prawo nie uratuje. Kto chce usunąć ciążę, ten to zrobi w Czechach, tylko że będzie musiał za to zapłacić. Płaci oczywiście ZUS przez całe życie, no ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że te jednak pieniążki potrzebne są na coś innego. Może na polityków niektórych, nie wiem. W każdym razie przejdźmy do podpunktu drugiego. Dlaczego w tej chwili to prawo zostało usunięte? Ktoś mógł powiedzieć, no bo nagle się Trybunał doszedł do takiego wniosku czy coś. No nie, nie, moi drodzy, nie ma żadnych przypadków tego typu. To oczywiście zaplanowane posunięcie, żeby odwrócić uwagę ludzi od innych rzeczy. Na przykład od tego, że w kosmos poszła liczba zarażonych koronawirusem w ostatnich tygodniach, no i jeśli coś można zrobić, żeby odwrócić uwagę ludzi od tego, że szpitale są kiepsko przygotowane, powiedziałbym, na przyjęcie tej zwiększonej dawki pacjentów, no to w takim razie chyba należy, tak? No właśnie. Jeśli wie się, że ci ludzie... Ilu? Zaraz wam powiem, ale generalnie jest to jakieś 80% społeczeństwa. Zaprotestują i wyjdą na ulicę, i część z nich może przez to się rzeczywiście zarazi, no to w takim razie ja bym powiedział, że to już zakrawa o jakieś, użyjmy tego słowa, ludobójstwo. Na pewno o działanie przeciw swojemu narodowi, którym się to powinno niby kierować i jakoś go chronić. Generalnie jest to posunięcie cyniczne, bez żadnego względu na tych wszystkich ludzi, którymi teoretycznie polityk powinien się zajmować ze swojego stołka, który to stołek ufundował sobie z pieniążków ludzi płacących podatki. Ale przejdźmy do takiej statystyki małej, żeby wam coś przybliżyć mniej więcej. W zeszłym roku urodziło się 375 tysięcy dzieci, a aborcji ile dokonano? 1110. Jeden tysiączek aborcji? 375 tysięcy urodzonych. Jak widzicie, nie tak dużo tych aborcji było. Prawie wszystkie, oprócz dosłownie 36 przypadków, to były uszkodzenia płodu. Jakie na przykład? No, różne, ale można powiedzieć, że zgrupować je można w dwa bieguny, czy też dwie takie główne kategorie. Albo były to dzieci z zespołem Downa, czy też płody, które jeszcze się nie urodziły, albo były to uszkodzenia typu, no, że jakiś organ albo kilka organów się po prostu nie wykształciło. I oznaczało to zazwyczaj zgon zaraz po urodzeniu, ale no, czasami można jeszcze jakoś cudami medycyny przetrzymać ten świeżo urodzony płód dni, może miesiące nawet, kto wie. Ale życia nie będzie mieć bez połowy swoich organów. No niestety, tak wygląda prawda w naszym świecie. Jeśli chodzi o zespół Downa, to wiele osób mówi coś w stylu, że no, z tym to akurat można żyć. To prawda, można. Aczkolwiek trzeba tutaj wziąć taki zakres pewien pod uwagę. Mianowicie może być osoba z zespołem Downa z 35 punktami inteligencji albo 70. Zazwyczaj gdzieś po środku. Jeśli ma 70 punktów, no to może sobie dawać radę z małą pomocą innych,
ale jakoś w życiu rzeczywiście może sobie radę dać. Z 35 oznacza to, że będzie musiała mieć opiekę całe swoje życie. Jak długie to życie będzie? 49 lat to jest to, ile może teraz taka osoba przetrwać. Kiedyś to było 25. Ale dlaczego? Dlaczego tak mało? Dlaczego mniej niż inni ludzie? Ponieważ z tym związane jest także cała lista jest wad. Możecie sobie sprawdzić na Wikipedii dokładnie, jakie one są. Przy każdym jest pewna możliwość. Zazwyczaj jakieś przynajmniej połowę będzie taka osoba miała. Niektóre mogą zabić i to dość szybko, inne da się jakoś naprawiać, z innymi po prostu trzeba żyć. Uszkodzenia wzroku, słabe serce, no generalnie lista jest bardzo długa. I tutaj przechodzimy do jakby kolejnej rzeczy, która stworzy za pewną podstawę wniosku wielu osób, że jednak nie należy przerywać tych ciąż w ogóle. Mianowicie o religię. Konkretnie o chrześcijaństwo, a w szczególności o katolicyzm w naszym kraju. Generalnie w pewnym momencie przynajmniej 95% ludzi zdeklarowała się jako katolicy. Zatem siłą rzeczy można powiedzieć, że gdzieś tam z Biblii można brać jakieś wzory. Tylko że jeśli się przyjrzycie dokładnie, to tak zaczynamy w zasadzie od potopu, gdzie umiera cała ludzkość oprócz 8 osób, łącznie z małymi dziećmi oczywiście. Mamy plagi egipskie, gdzie pewną 7. plaga wybija wszystkie dzieci pierworodne w całym kraju. Potem mamy Sodomę i Gomorę, które oczywiście zostają unicestwione razem z dziećmi. No i da już tam jakieś takie inne historyki, jak Hiob na przykład, prawda, który gdzie Bóg mu od razu tak zabija całą rodzinę. I jakoś tak przez cały czas, jeśli się przyjrzycie dokładnie, nikt na te dzieci nie zwraca uwagi. Ale dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, ludzie spisujący te historie żyli w realiach takich, gdzie może 4 na 10 dzieci, jeśli przeżyło, to już był sukces. To znaczy, że już miał dobre życie i dużo szczęścia. I dla nich po prostu śmierć dzieci była tak nagminna, że no, w zasadzie nie brali tego pod uwagę jako takiej statystyki. Dopiero kiedy ten człowiek dorósł, to był takim obywatelem, którego należało odnotować. I to zobaczycie właśnie w Biblii. Oczywiście nie było w zasadzie wielkiej debaty o przerwanie jakiejś ciąży, no bo nikt nie wiedział, co się urodzi, dopóki się nie urodzi, no więc jeśli były jakieś uszkodzenia płodu, prawda, no to już dopiero na koniec mógł się dowiedzieć. I wtedy co się działo? No wtedy nie było medycyny, która podtrzymywałaby w nieskończoność przy życiu niektóre osoby takie, więc po prostu umierały. I tak to właśnie wyglądało. I tutaj dochodzimy do tego, że niektórzy uważają, że to Bóg zsyła karę albo próbę na niektóre osoby i tej próbie powinno podołać. No ja jestem nieco odmiennego zdania, powiedzmy, zwłaszcza, że jeśli Bóg w ujęciu katolickim jest taki właśnie, jak no, chrześcijaństwo pokazuje, to jest też wszechwiedzący. Zatem nie musi nikogo testować, żeby dowiedzieć się, jak zareaguje, prawda? On już to wie. Zwróćcie uwagę na nasze środowisko, w którym żyjemy. Oddychacie powietrzem, w którym jest smog. Każdy samochód, który, że tak powiem, jedzie, coś tam wypuszcza z tej rury wydechowej i to nie Bóg każe ludziom jeździć samochodami. I elektrownie, które węglem, prawda, palą i dostarczają nam prąd, którego na przykład może w tej chwili nawet używacie, nie wiem, no chyba nie Bóg je budował, prawda? I tak samo powiedziałbym, że taki na przykład Czarnobyl, który zrobił takie małe puf, a potem rozsiał bardzo dużo pyłu, między innymi po Polsce swego czasu. No nie wiem. To były, zdaje się, błędy ludzkie, które do tego doprowadziły. I zatajenie jednej rzeczy a propos końcówek na prętach paliwowych, gdzie myśląc, że przerywają eksperyment w pewnym momencie, czy test, zwiększyli tak naprawdę to, co się działo, czyli cały proces przyspieszyli i wtedy właśnie nastąpiła katastrofa.
czyli niedoinformowanie, błędy. Człowiek to zrobił i my teraz w tym koktajlu całym żyjemy, a jeszcze do tego oczywiście dochodzi jedzonko, które ma bardzo dużo różnych rzeczy wsadzonych tam i być może one powodują bardzo niewielkie szkody, a może żadnych nawet. Ale jeśli masz 20 dodatkowych składników, w których połowa zaczyna się na E coś tam, a reszta to ukryty cukier albo inne rzeczy, też ukryte, bo wynajdywanie ciekawych nazw jest najlepszą rzeczą, żeby zmylić kogoś, kto to kupi i zje. To pomyśl teraz, ile zarodków czy tych płodów, prawda, zostanie uszkodzonych przez tą całą mieszankę tego wszystkiego. Dlatego, że są poczęte w Polsce po prostu. No, okazuje się, że i tak nie aż tak znowu dużo. 1 na 376. I jeśli tak się znowu zdarzy, no to wtedy teraz dalej zostanie usunięty, bo oczywiście patrz pod punkt pierwszy. Dalej w Czechach można usunąć. Więc nie zostanie odratowany czy doprowadzony do końca. Jeśli ma zostać usunięty, dalej usunięty będzie. I teraz pomyślmy o tych protestujących ludziach. Głównie tam się widzi kobiety, prawda, tego, ale no wiadomo, że wspierają ich także mężczyźni, czy wychodzą z nimi, czy nie. Generalnie też jest, można powiedzieć, we wszystkich sprawie to, żeby mieć to prawo, kiedy to się przytrafi tobie. Jeśli teraz jesteś osobą, która na przykład dopiero planuje sobie jakąś rodzinę założyć, na przykład może młodym facetem, który myśli, że o kurczę, co to za baby się tam zebrały, no to pomyśl o tym w ten sposób, że tam może być twoja przyszła żona. I teraz możesz pomyśleć, co? Z jakimi poglądami? No ja nigdy z nią nie ten. No ona może mieć dokładnie takie same poglądy, jakie ty masz. Dokładnie takie. Poza tym jednym faktem, że widzi siebie w tej sytuacji, że nagle środowisko naturalne niestety wywoła w niej uszkodzenie płodu. I ten płód będzie musiała donosić przez może parę miesięcy, a potem natychmiast umrze. Płód znaczy. Albo no, urodzi się i będzie jeszcze lata egzystować. I ona i ty będziecie się musieli nim opiekować. Czy chcesz rzeczywiście fanatyczkę, która w takim wypadku powie ci, no, zostało poczęto, musi się urodzić, a ty powiesz, zaraz, kochanie, słuchaj, tam mówią, że połowy organów nie ma. Żeby czekać jeszcze parę miesięcy, a potem się no, urodzi i od razu umrze, jak tylko odetną powinę. A ona nie, nie, musi się urodzić, bo zostało poczęte. To jest twoja wymarzona żona? To jest wybranka? Tego się spodziewasz, że to jest rozsądne podejście kogokolwiek? No jeśli ktoś takie ma, to oczywiście nikt nikomu nie broni urodzić. Proszę bardzo. Ale postaw się naprawdę w tej sytuacji i się szczerze zastanów, czy nie wolałbyś jednak kobiety, która stwierdzi, nie, nie będziemy resztę życia się męczyć. I jeszcze raz przejdziemy przez proces, że tak powiem, zapłodnienia i tym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo statystycznie będzie lepiej. Bo to bardzo rzadki przypadek tak naprawdę. Bardzo rzadki, żeby to uszkodzenie było tego typu. Nieusuwalne, niewyleczalne i po prostu to rzadkość. Ale się zdarza. Rzadko, ale tak. Dodajmy jeszcze parę słów o ludziach, którzy stoją przed kościołem i myślą, że zrobili wielką przysługę, nie wiem, kościołowi chyba, bo oczywiście niektórzy posunęli się już do tego, że zaczęli po tych kościołach mazać. No więc są obrońcy tegoż kościoła, tylko chciałem zwrócić uwagę tu wszystkim, że budynek możecie obronić. Tak, to prawda. Tylko on się wyludni. Bo już w tej chwili, mogę wam powiedzieć, wiele młodych osób podchodzi do tego w ten sposób, że nawet jeśli wierzą i chcieliby chodzić do kościoła, to tak się wstydzą trochę. Coraz bardziej się wstydzą. No wstydzą się, że może pójść i teoretycznie wspierać agencję dosłownie rodem ze średniowiecza.
gdzie po prostu nie wie, jak wyjaśnić komuś innemu, że będzie się modlić, a jednocześnie nie chodzi mu o to, żeby, prawda, sam Kościół wspierać, a on tam chodzi i tego. Wychodzi na to, że no, patrzą na niego jak na takiego, który chce zaraz jakieś kobiety na stosie spalić. Albo przynajmniej zabrać im wszystkie prawa. Broniąc tego Kościoła, pamiętajcie, że go też wyludniacie. Całkowicie. On niedługo będzie pusty. No może nie całkiem, powiedzmy sobie szczerze, ale w tym momencie każdego dnia odnotowujecie spadek. Albo może nie odnotowujecie, ale on nie istnieje. Ale teraz pójdźmy nieco dalej. Pójdźmy jeszcze, zbierzmy dwie rzeczy, dwie statystyczki. Jedna to jest to, że przeprowadzono w zeszłym roku takie badanie i wyszło na to, że 50%, konkretnie 49,9%, powiedziało ludzi, że chce, żeby prawo aborcyjne zostało jakie jest. 30% prawie chciało rozluźnienia tego prawa, a 15% chciało zaostrzenia. To znaczy, że jeśli wy jesteście w 15%, to jakie by wasze poglądy na ten temat nie były, to bardzo niewiele ludzi z wami ma to wspólny pogląd na to. Wręcz powiedziałbym, że większość ma odwrotny lub inny. I jeśli na przykład komuś, nie wiem, marzy się, że po prostu wyjadą wszyscy ci, którzy myślą inaczej niż on, to bardzo niewiele osób zostanie, 1 na 5, zakładając, że te 5% niezdecydowanych też zostanie w kraju. Więc pusty obszar, to jest to, co zostanie wtedy z Polski. Jeśli myślicie, że jednak to nie byłoby dobre rozwiązanie, no to myślę, że w takim wypadku należałoby się zastanowić, czy te 80% jednak nie powinno mieć tego prawa, które prawo chce mieć. Uważa je za podstawowe. Za coś niezbywalnego, za coś, co musi w demokracji istnieć. I będzie o nie walczyć. Oczywiście. Długo i intensywnie. A teraz powiem wam drugą rzecz, takie małe wyliczenie. Otóż no, wychodzi na to, że mniej więcej no, trochę ponad 1000 dzieci było takich skutecznie poczętych w zeszłym roku codziennie. Znaczy, co to skutecznie oznacza? No bo tam nie wliczamy poronień, prawda, które gdzieś tam się mogły zdarzać. To te dzieci, które zostały poczęte i w końcu urodziły się po tych 9 miesiącach. W tym momencie, jeśli weźmiemy te 1000 i porównamy z tym 80%, które chciało jednak, żeby aborcja była dokładnie taka, jak do tej pory, no to oznacza, albo luźniejsza oczywiście, to oznacza, że 800 mniej więcej statystycznie zachodzących w ciąży kobiet, i tu mówię o tak skutecznie, prawda, że które za 9 miesięcy by donosiły dziennie, i dwie takie, które miałyby uszkodzenia płodu i ten płód zostałby usunięty, a dalej zostanie usunięty w tym momencie, bo w Czechach po prostu, więc te 800 dziennie być może nie zachodzi w tej chwili w ciąży. Każdego dnia tracimy mniej więcej taką populację. Zobaczycie to za 9 miesięcy. I kolejny dzień, kolejny, 10 takich dni, to jest 8 tysięcy już. Dzieci, których nikt nie odnotuje, bo one się nigdy nie zostaną poczęte nawet. Bo matki stwierdzą, że no jednak nie chcą ryzykować. Oczywiście ryzyko jest malutkie. Maciupeńkie, malusieńkie. 1 na 376 osób z takim płodem nagle usłyszy taką diagnozę. Ona jest bardzo rzadka. Ale jednak jest to ryzyko. I to ryzyko w tym momencie wystraszyło nie wiadomo jaką liczbę kobiet. Ale miejcie świadomość, że populacja właśnie Polski się zmniejsza i cokolwiek jakiś polityk wam powie, no to niestety nie podwyższa jej nawet uszkodzonymi płodami. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Przejdźmy zatem do jakiegoś podsumowania. Jakie są pozytywy dla osób, które myślą, że no wiecie, to jednak trzeba było właśnie odsunąć to prawo i zdelegalizować w takim wypadku aborcję? No już wam mówię, nie ma żadnych. Ponieważ w Czechach można aborcję przeprowadzić. Więc żaden płód, który ma zostać usunięty, nie zostanie nieusunięty, nie zostanie zachowany. Bo takie macie widzimisię, czy też polityk jeden odrzucił, znaczy jeden, no, jest cała grupa, prawda, polityków, która no, pchnęła do tego ten trybunał, który
jest jakby na jej zawołanie. Nie będę tutaj ograniczał się do jednego polityka, o którym wszyscy wiemy, bo to też nie jest tak, że on tylko jest jedynym, który tam to zarządził, ale to zarządzenie poszło de facto z partii, od rządzących, i Trybunał zrobił to, co miał zrobić dokładnie w tej chwili, i cynicznie wysłał ludzi na protesty, żeby się pozarażali koronawirusem, bo co ich tam na Polakach im zależy? Nie, chyba nie aż tak szczególnie. W każdym razie, więc zysków nie mamy. My Polacy, żadnych. A straty? No już wam wymieniam. To, co już w zasadzie powiedziałem, czyli to, że jakieś 800 dzieci możliwe, że tracimy dziennie, które nie zostaną poczęte. Mówię tu o planowym zajściu w ciążę. Kobiety, które chcą mieć rodzinę, ale teraz się boją. Po prostu się boją i się wstrzymują. Mamy jeszcze jakąś tam, wiecie, w planach pewnie dalszą eskalację, no bo jeśli nic się w tym desenie nie ruszy, no co będzie następne? No pewnie będą jakieś tam zgony, no ktoś kogoś może, nie wiem, zastrzeli, zadźga, rzuci cegłówką i akurat trafi kogoś w głowę, nie wiem, no z której strony posypią się ciosy najpierw. Może jakiś kościół odpali, no po prostu generalnie to będą jakieś takie drastyczne rzeczy, ale prawdopodobnie nie będzie ich aż znowu aż tak dużo, tak mi się wydaje przynajmniej. Większość tych konsekwencji to będą takie mało oczywiste, jak się ktoś nie zastanowi, no to na przykład ileś ludzi może stwierdzić, że jednak wybywa z kraju na stałe, nie będzie w takim kraju żyć, ostatecznie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, z której jakoś tak dziwnym trafem, i tutaj mówię do każdego księdza, który ma okazję usłyszeć to, co teraz mówię, i do każdego katolika. Populacja katolików w Polsce się właśnie zmniejsza. Dlaczego? No bo młodzi ludzie nagle utożsamiają za sprawą polityków, którzy wskazali swoimi małymi, krótkimi paluszkami w stronę Kościoła i powiedzieli, to ich wina, to oni nam kazali uwalić to prawo. Za sprawą ich ci młodzi ludzie myślą sobie, no to ja co, będę teraz średniowiecze wspierał? Tak, odwoływanie ludzkich praw? No jednak nie. I przestanie do tego kościoła chodzić. Nie będzie machał flagą, nie będzie się wypisywał. Po prostu już go nie zobaczycie. Nie wiem, ilu już ludzi się zdecydowało. Ale każdy ksiądz, każdy katolik, każdy, prawda, który pomyślał sobie, o, jak to dobrze, że to prawo już nie istnieje, powinien się zastanowić, ilu właśnie wiernych codziennie traci. I nie mówiąc już o tych, którzy nam po prostu się nie urodzą, prawda, bo będzie ta populacja Polaków się zmniejszać. Już się zmniejsza. Każdego dnia. To wszystko są, że tak powiem, te negatywne konsekwencje. Czy jest jakieś ładne rozwiązanie? No powiedziałbym, nie wiem, może dla niektórych będzie to drastyczne. Powinniście wszyscy stanąć, wszyscy powinniśmy, murem za protestującymi i pokazać, w jaki sposób ktokolwiek może, że jest właśnie po tamtej stronie. I to nieważne, jakie masz poglądy. Możesz mieć, jak chcesz. Chodzi o to, że to prawo 80% społeczeństwa chce go. Jeśli nie chcesz, nie wiem, rozdarcia, rozwarcia i generalnie protestów do ustranej śmierci, które najwyżej skończą się, to nie ma żadnego zysku, bo te płody, które mają zostać usunięte, one zostaną usunięte. Tyle, że w Czechach. Po prostu. Jeśli, że tak powiem, zależy ci na Polsce, albo jesteś katolikiem i zależy ci na tym, żeby jednak nie wyludniły się wszystkie kościoły, na przykład. Albo po prostu chciałbyś, no nie wiem, ratować życie, ale nagle teraz zrozumiałeś po tym filmiku, że jednak uwalenie tego prawa nie uratuje żadnego życia, no to powinieneś zrozumieć, gdzie powinieneś się ustawić. I może na przykład, nie wiem, transparencik na kościele? Ja proponuję każdemu księdzu, wywieźcie baner! Jesteśmy z protestującymi, prosimy nie macać po kościele. Myślę, że to uszanują. Wręcz gwarantuję, że już wtedy jakoś nie będzie mazania. Stwierdzą, zobaczcie, jednak są z nami, jednak mają serce ci księża, a nie na przykład chcą
co, tylko no już tu nie będę inwektyw rzucał, prawda? Ale pewnie słyszeliście, katotaliban, czarna mafia, no to już po prostu są, już tylko się uśmiechają ludzie na to. Powiem wam tak, nie wiem, może tego nie widzicie, ale będzie tylko gorzej. Już słyszałem, że jest jakaś inicjatywa, jakaś grupa księży wysłała jakąś petycję do rządu, coś takiego. Doskonale, więcej takiego, transparenty i proszę mówić to głośno. A jeśli nie chcecie, no to w takim razie cóż, to ja wam już nic nie poradzę, rzeczywiście. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć na koniec, że jeśli jesteście generalnie Polakiem, któremu zależy na Polsce, katolikiem, księdzem, czy kimś, kto no, uważał, że to prawo jest zasadnie uwalone i że teraz będzie lepiej, no to nie chciałbym się tutaj brzydko wyrażać, ale a propos tego, co pewni politycy tobie właśnie zrobili, ale zaczyna się ten wyraz na wyr, a kończy na hali. I tym akcentem chciałem skończyć. Na razie.